Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany magazyn Życia Lasów Kujawsko-Pomorskich, a konkretnie artykuł Hodowla Lasu i taka jest sama prezentacja moja. Zaczynamy. Jak wchodzimy do lasu, częściowo myślimy, że a tutaj rośnie jedno drzewo, drugie, trzecie i że to nie ma żadnego ładu i składu. A jest zupełnie odwrotnie. Dzisiaj właśnie będziemy mówić o hodowli lasu. Jest to dość kluczowy dział gospodarki leśnej i tym zajmuje się właśnie nowoczesne leśnictwo. Skąd wiedza u leśników na temat tego, jak wygląda ta struktura lasu, jak powinien być hodowlany, Las. To jest tak naprawdę wieloletnie doświadczenie poprzez obserwacje, poprzez edukację, no i ta, ta wiedza sprzyja w tym momencie hodowli lasu. To podejście jest dość w miarę uniwersalne. Tutaj mówimy o różnego rodzaju zasadach ochrony, trwałości, ciągłości oraz o zrównoważonym użytkowaniu różnych. Funkcji leśnych, bo pamiętajmy, las pełni niejedną funkcję, a jest ich zdecydowanie więcej. I również chciałabym, żeby Państwo pamiętali i wiedzieli o tym, że las jest nie tylko dla leśników. Ale również dla społeczeństwa. Więc w momencie, kiedy tworzony jest las, tworzona jest koncepcja lasu, jak on będzie wyglądał, no to tutaj musi spełniać ten las wiele funkcji i trzeba mieć zawsze na uwadze, żeby społeczeństwo miało do niego dostęp, że miało kontakt z naturą. Tutaj, w czasie tworzenia takiego lasu, respektuje się i harmonizuje zróżnicowane role, jakie las ma właśnie pełnić funkcję dla środowiska oraz dla społeczeństwa. W razie co, dla środowiska, no to tutaj musimy przypomnieć, że w lesie oprócz roślin znajdują się zwierzęta i żeby one mogły funkcjonować, i żeby był tam odpowiedni łańcuch pokarmowy, muszą być pewne elementy w tym ekosystemie leśnym. No i jeśli społeczeństwo miałoby wejść do tego lasu, również musi, muszą być wprowadzone pewne elementy. Na przykład co? No żebyśmy mogli się tam poruszać pewnego rodzaju ścieżki, wyznaczone różnego rodzaju tras dla nas, żebyśmy się tam nie zgubili. No i wracając do hodowli lasu. Tutaj mówimy o różnego rodzaju spektrum działań, które sprawią, że ten las będzie trwały i będzie rósł jak najdłużej. W tym celu mamy różnego rodzaju tutaj elementy jak nasiennictwo, szkółkarstwo oraz odnowienia i pielęgnacja i zaraz Przedstawię każdy z tych elementów, który sprawia, że las jest w pełni hodowlany. I, no i mamy tutaj później go pięknie wyglądającego dla nas. Zacznijmy od szkółek leśnych. Co tam się dzieje? O, tutaj, w jaki sposób są dobierane nasiona? Zbierane są z najlepszych. Drzew, muszą spełniać te drzewa odpowiednie kryteria. To jest taki, taki podstawowy materiał, z którego będzie zbudowany las, więc trzeba zwrócić na niego uwagę, trzeba zwrócić na te, na te drzewa mateczne uwagę, które w jaki sposób one będą selekcjonowane, żeby te nasiona były jak najlepsze. W szkółce leśnej będą rosły tam nasze drzewka. Do, do formy młodych sadzonek, i w momencie, kiedy będą opuszczać mury takiej szkółki leśnej, to one już muszą być odpowiednio duże, odpowiednio trwałe. No a w czasie, jak rosły w szkółce leśnej, no to one były pielęgnowane i monitorowane przez odpowiednich specjalistów. Co dalej? Uprawa lasu. Pierwszy etap określany jest właśnie jako uprawa, i to jest czas wtedy, kiedy. Jeszcze ten las nie osiągnął pewnego zwarcia, czyli nie jest to takie zwarte skupisko. Kto nadzoruje taką uprawę? Oczywiście leśnik. Sprawia, e że ten las musi urosnąć jak największy, więc będzie na przykład wyrywał chwasty, będzie monitorował ilość e szkodników, e również będzie chronił przed przymrozkami wiosennymi oraz przed suszą, która, znajduje się, która często występuje w okresie lata. No i mamy tutaj dojrzewanie drzewostanu. Trzeba troszeczkę cierpliwości, żeby ten drzewostan urósł odpowiednio. Będzie przychodził kolejne fazy rozwojowe. No i trzeba pamiętać, że w kolejnych, żeby w tych kolejnych fazach rozwojowych był odpowiednio zdrowy. Drzewostan z takiego młodnika będzie przechodził w stan dojrzewania i osiągnie swoją dojrzałość. W momencie, kiedy osiągnie dojrzałość może nastąpić zrąb. W celu, no w różnych celach wykorzystujemy przecież drewno, o tym będzie może kiedyś indziej. Trzeba, trzeba pamiętać, że leśnik musi cały czas pielęgnować, cały czas monitorować, żeby ten las mógł urosnąć w siłę, no i żeby był cały czas zdrowy. No i mamy tutaj zamykanie cyklu na sam koniec. No to tutaj ten drzewostan dojrzały. No, będzie tworzył nasiona. No i sprawdzimy, czy te nasiona będą odpowiedniej jakości, żeby mogły wrócić do szkółki leśnej i dać życie kolejnym drzewkom, które później będą zasiedlać. Las. Mówimy tutaj o bioróżnorodności lasu, więc tych nasion będzie dużo, żeby w każdym lesie był jak najbardziej stabilny ekosystem. Mam nadzieję, że czegoś się Państwo dowiedzieli na temat hodowli lasu. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do zobaczenia.